Drżonka nerkowa, wątrobowa, omdlenia, stany przedzawałowe i zawałowe to główne skutki wielodniowych upałów panujących na Suwalszczyźnie. Jutro ma być jeszcze cieplej. Można by powiedzieć, że takich upałów nie pamiętają najstarsi Suwalczanie. Nie do końca jest to jednak prawda. Upały są utrudnieniem przede wszystkim dla tych, którzy nie mogą szybko przystosować się do zmiany temperatur. Ludzie nie są przyzwyczajeni do akurat tak wysokich temperatur. I te temperatury w granicach 30 stopni, one dają o sobie znać. A więc w oddziale ratunkowym jest przynajmniej dwa razy tyle więcej pracy niż normalnie. I jest to związane zarówno z tym, co przywożą nam zespoły wyjazdowe z różnych miejsc zdarzeń. Jest to związane z tym, że o wiele więcej pacjentów zgłasza się do nocnej pomocy w pogotowiu ratunkowym, oczywiście przekierowywanych do oddziału ratunkowego. Jest to związane z tymi upałami to, że więcej pacjentów bez skierowań zgłasza się również do oddziału ratunkowego. Najczęściej przyczyną wszelkich upałowych dolegliwości jest brak płynów i zbytnie wysuszenie organizmu. Przede wszystkim używać słońca bardzo rozsądnie, czyli za długo nie przebywać na tym słońcu. Nakrycie głowy, przebywać w cieniu, przebywać z osobą towarzyszącą, która może w tej sytuacji pomóc, prawda? Jeżeli komuś się zaczyna robić słabo, to po prostu doprowadzić w cień, dać coś tam do picia. W upalne dni dorosły człowiek powinien wypijać 2,5 litra wody lub soków. Te soki muszą być naturalne i niskoprocentowe, to znaczy bez alkoholu. Trzeba pamiętać, że spożywanie nawet niedużej ilości alkoholu w temperaturze gorącej powoduje to, że ten alkohol działa i szybciej, i o wiele bardziej dezorganizująco, prawda, na cały organizm. Nasze reakcje w czasie upalnych dni także są spowolnione i nieskoordynowane. Musimy mieć świadomość tego, że w podwyższonej temperaturze organizm nie reaguje tak, jak reaguje normalnie. A więc czas reakcji jest zaburzony. A więc jakieś logiczne myślenie nawet, można by to tak powiedzieć, jest w jakimś sensie zaburzone tą temperaturą. A więc wiadomo, że trzeba uważać. Trzeba o wiele bardziej uważać w wodzie, szczególnie w wodzie takiej nieznanej, gdzie dochodzi do wielu zranień stóp, kończyn dolnych, górnych, gdzie dochodzi do różnych skręceń. Latem więcej jest zdarzeń urazowych w upalne dni. To także spowodowane jest spóźnionymi reakcjami na wszelkie bodźce. Trzeba rozsądnie przeżyć ten czas i umiejętnie korzystać ze słońca. Już po raz 15 z Suwałk do Wilna wyruszyli piętnicy z pielgrzymką do Matki Boskiej Ostrobramskiej. W tym roku jest ich około 1400. Wymarsz pielgrzymów na trasę do Wilna poprzedziła msza święta, którą celebrował biskup ełcki Jerzy Mazur. Choć uczestników jest o wiele mniej niż w roku ubiegłym, młodzieży nie brakuje, z czego cieszył się ksiądz biskup. Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa Eucharystia, źródłem nadziei i miłosierdzia. I widzimy tutaj bardzo dużo młodych pielgrzymów, młodych ludzi. Jest to wielki znak. Młodzież szuka źródła nadziei, młodzież szuka źródła miłosierdzia w Eucharystii i na pewno ten czas będzie takim czasem dla nich i radosnym, ubogacającym, ożywiającym i wiarę, i nadzieję, i miłość. I o to modliliśmy się już dzisiaj, bo młodzież to przyszłość, przyszłość Kościoła, przyszłość naszej ojczyzny i to nadzieja, nasza nadzieja. W różnych intencjach wyruszają pielgrzymi do Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie. Najczęściej są to bardzo osobiste sprawy. Idę się po prostu podziękować Matce Bożej za otrzymane łaski, prosić o dalsze dla siebie, dla rodziny, dla wnuków. A to strasznie daleko. Nie szkodzi. Wszystko zdołam ponieść. Dla nich. Chciałbym się pomodlić o zdrowie dla rodziny, przede wszystkim dla żony, bo nie domaga ostatnio, no i
myślę, że może wybłagam to. Trzeba wierzyć. No oczywiście, no bo inaczej to nie byłoby sensu iść, no bo to po co? Żeby się modlić. No ale modlić się to takie wielkie słowo. W intencji, ale nie zdradzę. Ale jest to intencja. Tak. Tak jak Jan Paweł II ciągle ukazywał tę drogę młodzieży i dzisiaj on jest orędownikiem. On błogosławi nam wszystkim, a szczególnie młodzieży z okna domu Ojca Niebieskiego. I on ciągle mówił, jesteście moją nadzieją. Często powtarzam te słowa do młodzieży, wy jesteście naszą nadzieją. Pielgrzymka suwalska od księży salezjanów, jak o niej mówią, słynie z dobrej organizacji. Nad bezpieczeństwem czuwają służby ochrony i ratownictwa medycznego. Zdrowie to dla pątnika ważna rzecz. Ratownicy mają zawsze pełne ręce roboty. Przede wszystkim to będzie przekuwanie bąbli, pęcherzyków. Omdlenia. Tego jest najwięcej, omdlenia od słońca, osłabienia. Czy macie jakąś zorganizowaną łączność? Ile was jest? Jest nas wszystkich 10 osób. Plus lekarze i pielęgniarki. Informacją i organizacją noclegów od 15 lat zajmuje się Polak z Wilna, Stanisław Łabowicz i jego pomocnicy. Jestem z Wilna i tutaj pomagam już 15 rok w takiej współorganizacji tej pielgrzymek. No i moim obowiązkiem więcej idzie taka organizacja noclegów, przepustek, pozwoleniu po stronie litewskiej. Ale tutaj przyjechałem, bo praktycznie w tym roku mamy troszeczkę więcej pracy, bo z tego roku wprowadzili płatne szkoły, no to musimy takie robić zapisy na noclegi do szkół, później zapisy organizujemy takie w drugim dniu wyjazdy po Litwie, do Łotwy. Dzisiaj ruszyli, przed nimi jeszcze ponad 200 km w upalnym słońcu. Z nieznanych dotąd przyczyn dzisiaj rano doszło do tragedii. W zalewie Arkadia utonął 40-letni mężczyzna. Do dziwnego, a zarazem tragicznego zdarzenia doszło około 7 rano na oczach przerażonego wędkarza. Dyżurny otrzymał wiadomość od wędkarza, że do zalewu Arkadia na wysokości plaży miejskiej wchodzi mężczyzna, który był ubrany. Notabene, co nie wskazuje na to, że miał zamiar kąpania się. Mężczyzna ten podśpiewywał, wchodził do wody coraz bardziej zanurzając się. W momencie, kiedy przestał go wędkarz widzieć i nie widział też, że on pływa, zawiadomił policję. Pomimo bardzo szybko podjętej akcji ratunkowej, a następnie reanimacyjnej, nie udało się uratować mężczyzny. Policjanci przyjechali po kilku minutach jako pierwsza służba ratownicza. Widząc mężczyznę pływającego już twarzą skierowaną do dołu w odległości około 20-30 metrów od plaży, jeden z policjantów po prostu rozebrał się, wskoczył do wody i podjął próbę ratowania tego mężczyzny. Niestety mężczyzna ten już nie dawał żadnych oznak życia. Niedawno mówiliśmy o niefortunnej kąpieli młodego mężczyzny pod działaniem alkoholu. Tam zakończyło się na strachu. Tu jednak doszło do tragedii. Mężczyzna ten nie posiadał przy sobie żadnych dokumentów, natomiast ubrany był w koszulkę na krótki rękaw, krótkie spodenki i firmowe buty. Wszystkich świadków tego zdarzenia, bądź też osoby, które mogłyby wskazać tożsamość tego osobnika, prosimy o kontakt z policją pod numerem 997. Z wodą nie ma żartów. Ten żywioł bywa piękny, przyjazny w upalne dni, ale bywa też śmiertelny. W Suwałkach prawie zapomniano o tragedii w Londynie sprzed tygodnia. Ruch uliczny zatrzymał się tylko w jednym miejscu i to na widok naszej kamery. Władze miasta apelowałyby na znak solidarności z Londyńczykami 14 lipca o godzinie 13 na 2 minuty wstrzymać ruch uliczny i zachować chwilę ciszy. Odezwać się miał jedynie dźwięk syren. Być może nie do wszystkich ten apel dotarł. Niestety, nie podjęła tej akcji zdecydowana większość kierowców. Na widok naszej ekipy stojącej przed suwalskim ratuszem na ulicy Kościuszki jeden strumień samochodów się zatrzymał. Z innych stron pojazdy przejeżdżały bez zatrzymania. Okazało się, że ból i tragedia innych nie zawsze jest nam bliska. Choć o planach ataku Al-Kaidy i innych grup terrorystycznych na Polskę mówi się sporo.
W Suwałkach zakończył się piłkarski turniej imienia Marka Wielgusa dla 11-letnich dziewcząt i chłopców. Suwalczanie ze szkół Kirkaczewskiej i Śliwińskiej zajęli w nim 5. miejsce. Turniej organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej równolegle w 8 miastach był połączony z obozem szkoleniowym i trwał 11 dni. W Suwałkach walczyły drużyny z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Najwcześniej rywalizację zakończyły dziewczęta. Grały 4 drużyny, mecz i rewanż i wygrała drużyna Nurzec Stacja. Mała miejscowość, ale jednak dziewczynki były najlepsze. Drugie miejsce zajęło Brzydowo, 3. miejsce zajęła drużyna z Lachowa i 4. miejsce Orlik Reszel. Zawodniczki z Nurca były zdecydowanie lepsze od koleżanek. Poziom piłkarek nie był jednak najwyższy. Dziewczęta zawsze grają troszeczkę, ten poziom jest słabszy niż chłopcy. Wiadomo, że później zaczynają i to szkolenie jest nie wszędzie. Niektóre dziewczyny po prostu przyjeżdżają na ten obóz i pierwszy raz się spotykają i grają mecze. A w niektórych klubach rok trenują, maksymalnie 2 lata, dlatego ten poziom nie może być za wysoki. Do samego zaś końca trwała zacięta, wyrównana walka o prymat wśród chłopców. Szanse na zwycięstwo miały 3 drużyny: Jagiellonia Białystok, Naki Olsztyn i Ostróda. I do ostatniego meczu jeszcze nie będzie wiadomo, kto będzie mistrzem, kto będzie reprezentował te 2 województwa na Mistrzostwach Polski w Spale we wrześniu. W oglądanym meczu Jagiellończycy prowadzeni przez Dariusza Bajera pokonali 7-1 naszą drużynę szkółki Rykaczewski i Śliwiński. Suwalczanie zajęli ostatecznie 5. miejsce. Debiutowali w tych ogólnopolskich rozgrywkach, więc ich występ należy ocenić jako w miarę przyzwoity. Grało się dobrze, trochę jestem niezadowolony z wyniku. Jak mówiłem już wcześniej, dobrze zaczęliśmy, ale chciałem więcej osiągnąć, niestety nie udało się. W 10 spotkaniach Suwalczanie zdołali 3 razy wygrać i raz zremisować. Wytrzymali wszyscy, zadowolony jestem z wszystkich z tych, co grali. Tak, nie będę wyróżniał nikogo, wszyscy zasługują na pochwałę. Mam nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej. Powinni wypaść lepszym skutkiem, bo w zespole grało 3 dziesięciolatków. W turnieju będą mogli wystąpić także za rok. Na razie Suwalczanie mogli podziwiać umiejętności i ambicje innych. W ostatnim spotkaniu Ostróda pokonała faworyzowanych Olsztynian, dzięki czemu pierwsze miejsce i awans do finału wywalczyła drużyna Jagiellonii. Poziom chłopców jest dosyć dobry, bo właśnie widać, że jest dobre szkolenie w zespole Jagiellonii Białystok i Naki Olsztyn. Ci chłopcy grają technicznie, umieją piłkę przyjąć, dokładnie podać, wybiegani są, sprawni. Dlatego widać, że już kilka lat trenują i dużo już umieją. Mirosław Bulzacki był niegdyś znakomitym piłkarzem. Występował w reprezentacji Polski za czasów Kazimierza Górskiego. W Suwałkach wypatrywał kandydatów na następców. No jest kilku, nie chcę personalnie wymieniać, ale jest nawet w tych zespołach słabszych. Są pojedynczy zawodnicy, którzy już się rzucają w oczy. Ideą turnieju Marka Wielgusa jest wyszukiwanie piłkarskich talentów. Pozostaje mieć nadzieję, że takie znajdą się w suwalskiej drużynie w przyszłorocznej 11. już edycji imprezy.